Sanatorium Miłości. Teodozja z Krosna ma za sobą dwa małżeństwa. Jedno zakończyło się tragicznie. Sanatorium Miłości z Martą Manowską jako prowadzącą widzowie zobaczą już w najbliższą niedzielę. Program ma pokazać seniorom, że po 60 można korzystać z życia i dobrze się bawić. Czy Teodozja z Krosna znajdzie tu miłość? Sanatorium Miłości to dla wielu seniorów okazja, by wyjść do ludzi i zacząć życie od nowa. Tym razem zdjęcia do randkowego show kręcono w Krynicy Zdroju. Marta Manowska obawiała się, że bohaterowie tej edycji nie będą skorzy do współpracy. Zapewniła jednak, że widzów czeka sporo niespodzianek. Poznaj uczestnika Sanatorium Miłości 6. Oto Teodozja z Krosna. Teodozja z Krosna szuka w Sanatorium Miłości przyjaźni i partnera. Mimo bolesnych doświadczeń z przeszłości postanowiła dać kolejną szansę uczuciom. Kobieta ma za sobą dwa małżeństwa. Pierwsze zakończyło się rozwodem, a drugi mąż zmarł nagle. Teraz dla Teodozji najważniejszy jest wnuczek oraz córka i syn. Sanatorium Miłości 6. Teodozja z Krosna szuka miłości. Teodozja z Sanatorium Miłości 6 kocha spontaniczne podróże. Planuje sprzedać dom i zamieszkać w słonecznej Hiszpanii. Kocha kwiaty i zioła. Komponuje z nich herbaty i ekologiczne kosmetyki. Choć dużo ćwiczy i ma w domu własną siłownię, to nie stroni od słodyczy. Jej popisowy deser to tiramisu. Sanatorium Miłości. Uczestnicy 6. edycji. 6. Edycja randkowego show Sanatorium Miłości obfitować będzie zapewne w sporo zwrotów akcji. Każdy z bohaterów to silny charakter i jak przyznała sama Marta Manowska, na początku obawiała się, że trudno będzie się im zintegrować.